Dobry wieczór, kłaniamy się Państwu z Grodziska Wielkopolskiego. Jesteśmy po meczu Warty Poznań z Piastem Gliwice w 33. kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy. Tym razem naszym gościem jest trener Zielonych, pan Dawid Szulczek. Dobry wieczór, trenerze. Dobry wieczór. I oddaję głos z prośbą o podsumowanie tego meczu. Bardzo chcieliśmy wygrać po tych ostatnich trzech spotkaniach. Myślę, że zmiany, które przeprowadzaliśmy, najlepiej to pokazują, bo wprowadziliśmy za wahadłowego napastnika, później za dwóch defensywnych pomocników wprowadziliśmy dwóch ofensywnych, bo bardzo nam zależało na tym, żeby strzelić gola, a mieliśmy takie przeświadczenie w tej drugiej połowie, że powoli się rozkręcamy i z każdą kolejną sytuacją jest taki moment, że jesteśmy bliżej bramki. Natomiast w końcówce Stavropoulos zgłosił lekką już niedyspozycję, więc zdecydowaliśmy się na to, żeby po pierwsze zabezpieczyć tył, a wiem, że Bartek Kieliba jest gościem od zadań specjalnych, a po drugie chcieliśmy też nagrodzić chłopaków. Robimy to tak jak ostatnio Wiktor Kamiński za te dobre wyniki w drużynach juniorskich i przede wszystkim za to, jak funkcjonują w pierwszej drużynie. Myślę, że fajne to też jest przeżycie dla Jędrka. Dziękuję bardzo. Zachęcam do zadawania pytań. Chyba, że nie ma pytań. Nie, poświęcę zapytanie. Ten remis, z jednej strony mamy naprzeciwko Piasta najlepszą drużynę wiosny. Czy to taki przyzwoity wynik, jeśli tak można powiedzieć, czy jednak pan czuje minus? Wydaje mi się, że to generalnie był mecz bliżej remisu, choć w drugiej połowie trochę częściej byliśmy pod polem karnym Piasta. Myślę, że to ile punktów Piast zdobył wiosną najlepiej pokazuje, z kim się dzisiaj mierzyliśmy i naprawdę całkiem dobrze potrafiliśmy zneutralizować te mocne strony Piasta. I oczywiście liczyliśmy na to, że jesteśmy w stanie ugrać dzisiaj 3 punkty, tym bardziej, że do gry już wrócili nasi stoperzy, ale też potrzebowali chwili, żeby, tak można powiedzieć, wrócić na takie swoje normalne tory, bo mimo wszystko jak się wypada na 2, 3, 4 tygodnie, to jest to potrzebne. A summa summarum, całościowo jestem bardzo zadowolony z tego, jak się spisała nasza linia obrony, bo tak naprawdę chyba w 5 ostatnich meczach nie zagraliśmy nigdy tą samą linią obrony i dzisiaj znowu Janek miał drobny problem, więc musieliśmy go zmienić i Kajtek kończył na wahadle, więc można powiedzieć, że tak, mieliśmy bardzo solidną swoją ekipę, tych bramek traciliśmy mało, potem pojawiły się problemy, trochę w ostatnich meczach bramek straciliśmy, ale wydaje mi się, że najważniejsze jest to, że zrealizowaliśmy ten główny cel, jaki był na ten sezon, a i przed rundą, jak ktoś by powiedział, że zakończymy ten sezon w górnej połowie tabeli, to myślę, że bylibyśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi, wzięlibyśmy to w ciemno, więc robimy nie kilkanaście, tylko już dzisiaj mamy 20 punktów w tej rundzie, a liczymy na to, że jeszcze dopiszemy do tego 3, to uważam, że to naprawdę jest solidny wynik, biorąc pod uwagę, co nas spotkało od urazu Mateusza Kupczaka, przez te drobne rzeczy, które działy się ostatnio. Teraz też nie mamy jeszcze Kiełba i Miguela Luisa. Dzisiaj jeszcze Kopczyński pauzował za kartki, więc tak staramy się połatać te rzeczy i wydaje mi się, że całościowo wychodzi to bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. Tak, proszę bardzo. Też mam takie pytanie, bo żegnam się z klubem Bartek Kieliba. To też był ostatni mecz Warty w tym sezonie. To jeśli pan może zdradzić, to kogo dzisiaj kibice po raz ostatni też zobaczyli Barcie? No jeszcze mamy mecz w Mielcu, więc trudno mi powiedzieć, bo nie wiem, co się wydarzy przez ten tydzień. Pewnie po meczu ze Stalą Mielec będę mógł ciut więcej powiedzieć. Na teraz każdy ma ważną umowę i wszyscy, którzy są zdrowi, to liczę na nich, że będą w 100% gotowi na mecz ze Stalą, bo trzeba pamiętać, że jak ktoś mówi, że Warta już gra o nic, to jest nieprawda, bo my gramy o to, żeby zarobić pieniądze dla klubu, więc dla nas to jest duża różnica, czy skończymy na miejscu 7 czy 10 na przykład. Proszę bardzo. To jeszcze wrócimy trochę na chwilę do Bartka Kieliby, no bo on przeszedł drogę z trzeciej ligi do PKO BP Ekstraklasy. Jakie wspomnienie ma pan najlepsze z Bartkiem Kielibą? No myślę, że te ostatnie, bo jak ja przychodziłem, to Bartek już był kontuzowany, był po kilku zabiegach i taka mozolna, codzienna praca, wiele godzin, kiedy on próbował wracać do dyspozycji, potem za chwilę kolejna operacja,
Myślę, że to jest najlepszy taki dowód jego niezłomności, to, że wrócił na boisko, jest w 100% zdrowy, jest w stanie grać. Oczywiście nie wystawiam go w pierwszym składzie, bo przez półtorej roku nie grał, ale myślę, że to jest kwestia naprawdę tygodni, kilku miesięcy i Bartek będzie po prostu w którymś klubie znowu bardzo ważną postacią. Wydaje mi się, że samo to, o co pani pyta, takie najlepsze odczucie, no my nie osiągnęliśmy wspólnie tak jakby tych wyników, ale jak przyjeżdżałem do Warty, to dla mnie Warta miała właśnie twarz Bartka Kieliby, bo pamiętałem go jeszcze z bojów w drugiej lidze, kiedy pracowałem w Rozwoju Katowice jako asystent. I dla mnie każdy ten awans i to, jak Warta ten szczebelek po szczebelku pokonywała, to właśnie była taka siła charakteru i to nazwisko Kieliba zawsze było takie bardzo ważne w kontekście Warty. Do końca sezonu pozostała jeszcze jedna kolejka, a czy są już jakieś plany na przyszły sezon? No, są bardzo konkretne. Wiemy, kiedy zaczynamy. Mamy pierwszy trening 20 czerwca. Rozegramy na pewno 5 sparingów. Możliwe, że 6. Zależy, jak liczna będzie nasza kadra. Nie chcę wychodzić przed szereg, bo ustalone mam z rzecznikiem prasowym, że komunikat pójdzie dopiero w późniejszym terminie w tym tygodniu, ale już te sparingi wszystkie mamy dograne. Będziemy mieli obóz w Grodzisku Wielkopolskim. Jedyne, czego nie wiemy, to z kim zagramy pierwszą kolejkę i w którym dniu tygodnia, ale do 16 czy 17 lipca mamy dokładnie rozpisane wszystko dzień po dniu, co się będzie działo. Więc no z tej strony takiego planu ramowego wszystko już jest zaplanowane. Proszę bardzo. Dobry wieczór, Kuba Wieliński, Telewizja WTK. Ja mam pytanie o wzmocnienia, bo w tym sezonie na początku troszkę pan narzekał na to, że one były za późno, że był problem ze zgraniem, to też było widać na początku, a czy już teraz są jakieś plany bardziej skonkretyzowane na lato? No jedyny plan, jaki mam, to żeby nie narzekać w tym sezonie, więc pójdę raczej w tym kierunku, że nie będę narzekać. Dobrze, dziękuję Państwu za dzisiaj, dziękuję za obecność w całym sezonie. Mam nadzieję, że co najmniej w takim samym gronie spotkamy się też w następnych rozgrywkach. Co było złe, przepraszam, co było dobre, mam nadzieję powtórzyć. Dziękuję Państwu bardzo, wszystkiego dobrego, do widzenia. Jeszcze chciałem dodać jedną rzecz. Chciałem bardzo podziękować naszym kibicom, bo naprawdę czuć to, może nas nie jest dużo, ale jest w tym dużo jakości, więc dziękujemy bardzo za cały ten sezon i zapraszam jeszcze tych najbardziej szalonych na wyjazd do Mielca. Dziękujemy, dobranoc. Dobranoc.